Wow, co to był za sezon? Jestem z wami 6 lat, ale to był dopiero drugi rok pełnoetatowego prowadzenia kanału, a już udało się wypracować taki styl. No nieźle. A co rok myślę sobie, że nie może być lepiej, a jednak może. Zapraszam was serdecznie na podsumowanie 6 sezonu kanału Baniak Baniaka. Przygotowując się do tego nagrania, przeanalizowałem sobie podsumowanie 5 sezonu i mogę bezpiecznie powiedzieć, że udało mi się zrealizować to, co zapowiadałem. Miałem więcej grać ze znanymi osobami? Zrobione. Miało być więcej sesji Cthulhu? Było więcej. Gwarantowałem, że nie będę dawał z siebie 300% i będę bardziej dbał o zdrowie? Bum! Zdrów jak ryba. Miałem pracować mniej, ale lepiej? Jak najbardziej. Miałem podnieść jakość nagrań? Udało się. W ciągu ostatniego sezonu wrzuciłem 142 filmy, z czego opublikowałem 113. Porównując do poprzedniego roku, jest dobrze. Przestałem zajmować się takimi drobnymi pierdółkami, które odciągały mnie od głównej roboty. Kontynuowałem za to unboxingi i rozpocząłem nową serię Q&A, w której odpowiadam na 10 pytań z komentarzy. Niektórych filmów jeszcze nie puściłem, jak na przykład całą serię Klubu Łowców Mitów. Wszystko się kiedyś pojawi, nie martwcie się, trzeba po prostu czekać i cieszyć się tym, co akurat jest. Nagrywałem też dość regularnie tak zwane live'y na grupie patronów, ale w innych miejscach też pojawiły się jakieś tam nagrania, więc materiałów mogło być i ponad 200, ale kto by to wszystko liczył. W 6 sezonie zagrałem 66 sesji. Jest mniej niż sezon wcześniej, ale to dlatego, że miałem się z tym uspokoić. Ale te, które udało się zrobić, są naprawdę dobre, jestem z nich zadowolony i można je pokazywać. Jako, że chcieliście znane osoby na moim kanale, proszę bardzo. Klub Łowców Mitów w 2 częściach pojawił się, czyli ekipa improwizatorów z Abelardem Gizą. Tak dobrze się bawiliśmy, że graliśmy dalej przez cały rok. Wy to zobaczycie już we wrześniu w postaci cotygodniowych filmów. Ale Termos i Śliwka pojawili się także na sesji Half-Life'a oraz Bestiach i Barbarzyńca, które mam nadzieję, że będą kontynuowane. Zagrałem też z zespołem Percival w świecie Wiedźmina, ale także streamerami jak Highstyled, Łosiu, Graba, Zagrajnik TV, Kromka, 2 razy Niedaradek, ale także Remigiusz Maciaszek dał się wciągnąć w świat mitów Lovecrafta. Podobnie wciągnąłem w macki kumpli z Martinem Stankiewiczem na czele. I to 2-krotnie. Sesje stały się niemalże najważniejszym sadem na mój kanał, ale bardzo się cieszę, ponieważ lubię grać, lubię prowadzić, lubię je nagrywać, a okazuje się, że są 1000 osób, które lubią to oglądać. I tak kontynuowałem serię Róży i Kłów, łącząc je w końcu z kampanią 2M3D, którą też już zakończyłem, łącznie nagrywając 109 sesji, trwających prawie 400 godzin. Po 2M3D mieliśmy pograć w inne systemy, lecz pierwszy, który wpadł nam w ręce, czyli Tales from the Loop, tak bardzo nam się spodobał, że graliśmy 9 spotkań. Czeka nas jeszcze mały epilog, ale to też już zakończona kampania. Nie widzieliście? Polecam. Niezła komedia w latach 80., których nigdy nie było. W tym wszystkim miałem kilka wyjątkowych sesji jak Dark Heresy, którymi zacząłem sezon i który wkrótce też będę kontynuował. Puściłem wam też moją sesję z liceum, czyli Fallout 99. Mieliśmy także tradycyjne spotkanie Mordheima, ale też zagrałem z dziećmi w Mistrza Baśni. Udało mi się poprawić kanał technicznie, w czym pomógł mi Bazok oraz Piotr Kosa z Astrofazy. Nowe kamery, nowe światła, nowe ustawienia, ale także nowy wystrój gralni. Za mną stanął porządny regał, a podłogę wyścieliły dywany. Właśnie tak radził mi Bazok, mówiąc, że to poprawia akustykę. I wiecie co? Miał rację. Jednak co profesjonalista, to profesjonalista. W tym sezonie pojawiła się także wielka zmiana techniczna, czyli zostałem podłączony do światłowodu i wolę nie pamiętać czasów, kiedy go nie było. Prowadząc kanał filmowy, nawiązuje się ciągle nowe kontakty. I tak było w tym roku, przez cały czas. Te nowo poznane osoby starają się wyciągać człowieka z piwnicy, więc czasem wychodziłem. Patronite i ING zaproponowali mi zostanie weteranem akcji Najlepiej Robić Swoje. Cieszę się bardzo, że mogłem pomóc niektórym początkującym twórcom w dalszym rozwoju. Wyciągano mnie także na konwenty jak Sabbath Fiction w Kielcach albo Bachanalia Fantastyczne w Zielonej Górze. Na Carcosacon pojechałem, ponieważ zostałem VIP-em w zbiórce crowdfundingowej za Wuktulu, ale i tak bym pojechał, ponieważ mnie zapraszali. Pyrkon w tym sezonie był inną bajką. Po raz pierwszy miałem własne stoisko, gdzie sadzałem przeróżne osoby i kazałem im składać podpisy w książce 2M3D i na kartach do gry. A właśnie, wydałem książkę 2M3D, niedopowiedziane historie oraz karciankę Konik Morski. Tylko tego jeszcze można kupić. Jeden egzemplarz książki z trudem zachowałem dla siebie. Pracowałem nad nią ponad rok. Naprawdę duża rzecz dla mnie. Wracając do kontaktów, to na szczęście niektóre udaje się nawiązać przez internet. I tak Twitch sam zaproponował mi partnerstwo, na co zgodziłem się z ochotą. Oraz Jarok. Wcześniej znałem już chłopaków, więc z przyjemnością zgodziłem się zostać członkiem ich grupy. Miałem zaszczyt być ambasadorem 2 sporych projektów. Wpierw była to zbiórka na polską edycję Zewu Cthulhu. Pamiętajcie, w jednej z publikacji będzie mój scenariusz. I na wiosnę pomagałem przy projekcie kubkowych ładowarek do kości, czyli Dice Chargerów. Użyliśmy ich na sesji Talesów. Świetna zabawa.
Ten sezon to sporo zebranej kasy na cele charytatywne, bo zaczęło się od pancerza dla wiewióry, gdzie mój podręcznik Dark Heresy kupiono za ponad 3000 zł. Na Wośpie moja sesja z Diarokiem zebrała 12 koła, a moja prywatna wieczorna aż 9. I tak przez przegrany z wami zakład musiałem się ogolić i obciąć włosy. Ale oddałem je na fundację Rock'n'Roll na peruki dla kobiet chorych na raka, więc też tym wygrałem. Żadna akcja charytatywna nie poszła jednak tak dobrze jak licytacje po kampanii 2M3D, gdzie udało się zebrać ponad 33 tysiące złotych na różne cele charytatywne. Petarda. Ta cała moja sezonowa aktywność ciągnęła uwagę prasy i innych zaciekawionych organizacji. ING przeprowadziło ze mną świetny wywiad, ale także gościłem u siebie chłopaków z Culture Cafe, przedstawiciela Noise oraz fantastyczną rozmówczynię Gosię z jej podcastu Radioaktywny. Wyszedł bardzo pracowity sezon pełen świetnych momentów. Jestem naprawdę z niego zadowolony, ale należy pamiętać, że to wszystko udało się tylko i wyłącznie dzięki osobom, które umożliwiają mi realizowanie swojej pasji, czyli moim patronom. Każda sesja, każdy mój wyjazd, publikacja tak samo, wszystko tylko dzięki wam, moi szanowni patroni, i za to wam serdecznie dziękuję. Na tym nagraniu nie mogę nic powiedzieć na temat 7 sezonu, musicie poczekać do września. Zaraz wyjeżdżam na urlop, odcinam się od internetu, a potem wracam i sierpień mam miesiącem wewnętrznej pracy, czyli będę organizował, przygotowywał i planował cały następny sezon pełen rozrywek dla was. Życzę wam udanych urlopów, bezpiecznych wakacji i do zobaczenia już we wrześniu. Cześć!